Halo, halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Odyssey, a modyfikacji do gry Gothic 2. No Skruka, tak się prezentuje moja postać na chwilę obecną, tak wyglądają zadania, a tak ostatnio zdobyte przedmioty. No i to, co wam chciałem pokazać, no to po prostu to, co mamy jeszcze tutaj do zrobienia. A więc wskakujemy do tej rozpadliny. Łopa, Gangnam Style. Dobra, udało nam się wskoczyć, uda nam się też tutaj wyjść. Tylko grę zapiszę, bo widzę, że tutaj topielec sobie jaskinię upodobał. No i standardowa tutaj... Tak jest. Standardowa taktyka na topielca. Zaatakować dwa razy, cofnąć się. Jak dobrze pójdzie, to nawet tutaj nic nam nie zada obrażeń. Skóra gada, proszę bardzo. No i co tutaj jeszcze mamy? Złoto, szczerbak, esencja lecznicza. Coś tam pozdobywaliśmy. Sprawdźmy. O kurde, nawet dobra ta broń. Wow, nie najgorzej, muszę wam powiedzieć. Natomiast na chwilę obecną i tak nic z tym nie zrobię, no bo jest za mocne dla mnie to. Za dużo siły wymaga. Natomiast tu jest bardzo dużo goblinów, no i na to będziemy musieli zwrócić uwagę. Ja specjalnie tej jaskini nie czyściłem, no bo to nie jest taka prosta sytuacja ogólnie. Dużo jest tutaj goblinów, które w sumie mają... nie są zwykłymi goblinami, piratami. Moi drodzy, standardowa taktyka na pełzacza jest dosyć podobna do tej... Jeśli chodzi o topielca. Problemem jedynie może być to, że mamy tutaj wąskie korytarze. Ale się udało. Udało się. Proszę bardzo, żuwaczki pełzacza. Podobne rzeczy trzeba będzie robić w przypadku tych goblinów. Tutaj widzę, że ich jest dosyć dużo. Coś tutaj jest? Okej, wodospad. No to dobra, rozumiem, że tędy na razie nie będziemy wchodzić. No ale chyba tą jaskinię całą oczyścimy w dzisiejszym odcinku. Takie bardzo tak. To bym bardzo chciał zrobić. Widzę, że tych goblinów jest naprawdę zacnie dużo. Okej. Dobra, biegnie jakiś. Jeden? No chyba jeden. No to kurczę, pojedyncze sztuki będzie w miarę prosto pobić. Standardowa taktyka na goblina. Nieważne jakiego póki co. Pojedynczy strzał i cofka. Pojedynczy strzał i cofka. I to przynosi najlepsze rezultaty. Hej. Dobra. Pojedynczy idzie. O! Elitarny goblin. Tak jest. Ale zadał mi obrażenie. Ale trzy aż kordelasy. Zadał mi obrażenie skubaniec. No bo niestety, ale tu trochę brakuje miejsca, więc trzeba uważać. No ale chciałem wam tego elitarnego pokazać, no. Proszę bardzo, ależ to jest piękne. Po prostu pięknie czyścimy. Sporo ich tutaj jest, ale co nas nie zabije, to wzmocni. Halo? Dobra. Biegnie pojedynczy. Tak jest. Gdzie krytyki? No właśnie. Ależ weszło. Pięknie. No moi drodzy, muszę wam tutaj powiedzieć, że kurczę, chcę poeksplorować razem z wami tą jaskinię, pozabijać te gobliny. No bo kurde, góra, piękna góra. A ja jestem w środku samym wyspy. A jeszcze powiem wam, że to są krwiopijcy tacy specjalni. To też będę chciał z wami pokonać krwiopijcę specjalnego. No ale najpierw... Chodź tu. Dobra. Tak jest. Szybki ruch. Tak jest. Jeden cios. Czekamy na niego. Się udało. No może nie idealnie, ale się udało. Ty, chłopaku, gdzie ty poszedłeś? A, gdzieś sobie pobiegł. To teraz ten. Co? Chodź. Nowy? Ej, kolego. Gdzie krytyk? O, teraz właśnie, na sam koniec idealnie wszedł krytyk, ale jeszcze tamten jeden goblin zas... Hejo. Myślałem, że was tutaj jest więcej, ale w sumie muszę przyznać, że chyba was tyle aż nie jest. Więc luz. Idealnie, krytyki wchodzą. Dwa weszły krytyki, to od razu przyjemniej. Opa, tak jest, dobra. Coś tutaj więcej? Tu nic więcej nie. A tutaj ścieżka na górę. O. Czyli może być was więcej. Dobra. Zardzewiały topór. Tutaj kufer. Pierścień szybkości. Tu nic więcej wychodzi na to, że nie ma. Ale lecimy na tą ścieżkę. Co ja tutaj zdobyłem w ogóle? Notatki jakieś. List rozbitka. W jednej z jaskiń znalazłem skarb jakiegoś pirata. Rozbitek. Coś tutaj. Gobliny piraci. To, o czym była mowa w księdze sprawdu. Znalazłem skarb goblinów piratów. Okej. Coś jeszcze dostałem za wpisy? Nie. Informacje ogólne nie. I dobra. Pierścień szybkości. Tę kartkę znalazłem w jaskini goblinów na Konderze. Dokonałem niezwykłego odkrycia. W stale księdza znalazłem instrukcję, jak zrobić pierścień szybkości. Jeśli z tym sobie poradzę, to będę człowiekiem, któremu naprawdę to się udało. Jednakże na Konderze brakuje niezbędnych składników, dlatego udaję się na Tamorę. Tam lepiej od razu pogadać z zarządcą. Czy wesprze mnie w moim projekcie? Berengar. Okej. Pierścień szybkości, proszę bardzo. Mamy kolejne zadanie. Coś dostałem tutaj, no kurde, złotych kielichów trochę. No dobra, faktycznie mam ten skarb goblinów. Natomiast to chyba nie koniec tutaj moich przygód z goblinami, więc lecę na górę. No i może jeśli będzie coś ciekawego, to wam pokażę. Jeśli nie, to sam już będę je pokonywał. Moi drodzy, tutaj na jednym z korytarzy, właściwie w jednej z komór, właściwie wiele ich nie ma, znalazłem pełzacza wojownika. Nie mieliśmy okazji jeszcze z czymś takim walczyć. Więc oczywiście wam to pokażę. No. Nigdy nie jest dobrze, gdy zadajesz wrogowi obrażenia za 5. Natomiast na szczęście nie ma jakichś nie wiadomo jakich dużych statystyk, jeśli chodzi o HP, więc idzie mu to zadawać. Proszę bardzo, dziękuję stary. Tutaj co? Ciemny grzyb, proszę bardzo. Czerwona kamienna tabliczka, mięsny grzyb. No i moi drodzy, my tutaj wszystko ogarnęliśmy, dlatego ja też postaram się stąd wyjść i spotkamy się jeszcze w jednym miejscu, bo też tam są potwory, z którymi jeszcze się nie mierzyliśmy. Pewien rodzaj krwiopijców. Moi drodzy, ja już mogę powiedzieć, gdzie to jest. To jest nade mną, nie? Tam na tej półce skalnej są krwiopijcy. Musimy tam jakoś się dostać, a ja rozumiem, żeby tam się dostać, trzeba jakoś przejść górę dookoła, więc też tak będziemy musieli zrobić. Ja szybko się tutaj będę przemieszczał, no i spotkamy się już w miejscu docelowym. No i moi drodzy, proszę bardzo, mijam ten most, który prowadził nas w miejsce, w którym walczyliśmy z wilkami. O, proszę bardzo, i są trzy różne bestyjki, z którymi trzeba będzie zawalczyć. Tylko tak, żeby nie spaść, o. Dobra, klap z lokiem. O, zauważył. Zauważył nas jeden potworek, no i na niego właśnie przyjdzie teraz kolej. Ale się zablokował. No to skoro się zablokował, i chyba spadł. Dobra, groźny wilk też się przyblokował. Wow, ale mnie zabiło. Kurde, dobra, trzeba powtórzyć operację. Dobra, moi drodzy, jesteśmy jeszcze raz. Wow! Dobra, to jest trujące, ale widzicie, że jestem w stanie to pokonywać. Będę musiał się wycofać, no i wrócić tutaj z pełnią zdrowia, więc pewnie do 17. Ja już tutaj to pokonam. No i moi drodzy, widzimy się pewnie albo na statku, no albo w sumie zobaczymy jeszcze gdzie. Dobra, moi drodzy, jestem z wami, no i proszę bardzo, pokonałem tutaj wilka, gdzieś leży, o tutaj jeszcze truchło tego krwiopijcy, udało mi się, chociaż nie idealnie, zielona kamienna tabliczka, no bo widzicie, trochę HP straciłem, no ale nie wiem jak się za bardzo uchronić przeciwko takim krwiopijcom, no bo one wybuchają faktycznie z łuku, to jest coś, co można by robić, natomiast nic innego mi do głowy nie przychodzi. Tutaj jeszcze chciałbym wskoczyć do morza, no bo w sumie tutaj nic innego ciekawego nie mam do zrobienia. Tutaj chyba będzie idealne miejsce, żeby do tego morza wskoczyć, natomiast jeszcze jedna rzecz mnie tutaj ciekawi, a mianowicie muszę udać się w jedno miejsce i wam coś pokazać, więc pozwólcie, że... chociaż nie wiem jak tam udać się, bo tam jest jakaś roślina na skarpie, ale to może z czasem. Dobra, zapiszmy grę i spróbujmy do tego morza wskoczyć. Wow! Normalnie można by powiedzieć, że to jest skok wiary, a ja się widzę z wami już u tego Saradoka. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, otwieram tutaj drzwi do tego Saradoka i mogę tutaj umieścić coś. To są te tabliczki kamienne. Dobra, tu już zostawiłeś, teraz to. I coś czuję, że tam będzie coś złego, bo widziałem jakieś ikony walki, więc też zapiszę grę. W razie co wybiegnę na podwórko. Widzicie? Byle to nie były szczury. Sandrok się nudzi. W opuszczonej piwnicy zamku znajduje się biblioteka. Cóż, dzięki Sandrok. Dobra, no ale to jakby nie rozwiązuje mojego problemu. Bo tu coś jest. Okej, młode szkielety. To ja się z wami kiedyś tłukłem. Właśnie z jednym z was. No nie zadaję jakichś mega obrażeń. No ale prostym dosyć schematem biją. Chyba, że coś trudniejszego spotkam. Ale mam nadzieję, że nie. Dobra. Tak jest. Tylko, że po 5... O, dobra. Przed krytyk. W końcu krytyk. Dobra. Zardzewiały. Dziwny... Dobra. Kolejny. Myślałem, że będę miał więcej tutaj czasu na regenerację, no ale nie, trzeba przystępować do kolejnej walki. No i moi drodzy, w sumie bardzo fajny odcinek się zrobił, bo odkrywamy jeszcze te tajemnice tej twierdzy. Ciekawe, jak tutaj te szkielety się znalazły. Ktoś zamurował tutaj jakichś mieszkańców, czy o co chodzi? Dobra. Tak jest. Dobra, kość szkieletu, zardzewiały miecz i jeszcze jedna tam bestika powinna siedzieć w piwnicy. Dobra, i wydaje mi się, że dzisiaj opuścimy tą wyspę. Tak, coś czuję. Save. Okej, ten jest trudniejszy. Tak jest. Tylko spokój nas uratuje. I dobry blok. Ewentualnie sejwowanie, bo to też jest dobry pomysł, jak wie, że przeciwnik ma już 1/3 swojego HP. Wtedy wydaje mi się, że niegłupim pomysłem jest zrobienie sejwa. Moi drodzy, zapewne widzieliście ze 3 cięcia podczas tej walki, takie... Ale wiecie, no... On ma 180 HP, a ja mu obrażenia zadaję za 5, nie? I się udało. Dziękuję bardzo. Co tutaj jest? Komnata korsarza... Konrada Korowskiego. Testament Korowskiego. Pierścień nietykalności. Wow, i sakiewka. Nic się nie pojawiło, co? Uff. Dobra, no ale żeby było klimatycznie. Testament, przeczytajmy. Moja wola. Ukradłem w życiu dużo złota. Na początku byłem odurzony tym żółtym metalem, ale im starszy byłem, tym bardziej byłem zmęczony. Ile osób musiało za to umrzeć. Zjadany przez sumienie dużo rozdałem ubogim. Ale część mojego bogactwa ukryłem w sekretnym miejscu. Ale jeśli odważysz się zdobyć moje złoto, musisz udać się do najbardziej przeklętego miejsca na świecie, Wyspy Nieumarłych. Możesz znaleźć moją skrzynię na dole jaskini, ale gdzie jest wyspa? Tego musisz się dowiedzieć od samego Beliara. Korofski. Okej. Wola Korowskiego, proszę bardzo, kolejne zadanie, jakie mogę wykonać właściwie. No i sakiewka oczywiście otwórzmy, no bo im więcej złota, tym lepiej. Zardzewiały miecz dwuręczny, a żeby było klimatycznie, gdzie ja mam jakieś pochodnie, proszę bardzo, okej. Tutaj z pochodniami możemy pochodzić, powiedzcie mi, że tutaj nie ma jakichś przełączników ukrytych, chyba nie ma, bo nie widzę. Tutaj był jeden, no i teraz idziemy na górę, no i będziemy zdobywać to, co tutaj ciekawego jest. Tutaj nie ma, więc powinny mi się wyświetlać podpowiedzi, jeśli gdzieś coś ciekawego będzie. Tutaj nic, klimatycznie tak po zmroku. Łopa, kula ognia, zwoje, leczenie lekkich ran, dobra, tutaj menzurki, okej, zgarniamy. Tutaj coś jest, miłosna powieść. Tu coś jest, esencja lecznicza i kiepski miecz. Tu coś jest, coś wystaje? Nie, nic nie wystaje. Kufer, otwórzmy już klasycznie. Sprawdźmy, kość goblina, siarka, czysta kartka, esencje i bełty. Wolałbym strzały, jeśli mam być szczery. Pulpity, nie ta strona, jak to nie ta strona? Dobra strona, stary. Czytaj. Rozumiem. Wiedza magiczna, plus 3, zawsze więcej, to spoko. Będę inteligentniejszy. 25, ok, bo tutaj są przepisy mikstur. Tutaj coś jest. Pióro do pisania. Stół pisarski. Stół alchemiczny. Ej, dobra, przeczytajmy tą księgę, którą dostaliśmy niedawno. To jest ta miłosna powieść. Lekkomyślna chłopka. To historia młodej chłopki z Gelden, która wyruszyła na poszukiwanie swojej miłości, którą znalazła i którą utraciła. Młoda, sympatyczna chłopka, imię nie ma tu znaczenia. Wyszła za bramy Gelden, gdy nagle podszedł do niej dziarski pirat i miło zagadał. Jego słowa były dwuznaczne, wprawiły dziewczynę w zachwyt i rozpaliły ogień w jej sercu. Pirat zaklinał się na wszystkie świętości i prawił jej niesamowite komplementy, których ona nigdy nie słyszała. Na przykład, och ty moja najpiękniejsza z wszystkich dam, lub ach ty moja śliczna Wenus z Willendorfu. Dziewczyna była oczarowana pięknymi słowami uwodzicielskiego pirata, jego szczerym urokiem i oszałamiającą uprzejmością. Okej, dobra, tutaj nic nam się nie zmieniło. No, leczenie i trochę dostałem tutaj itemu, więc bardzo się cieszę. Nic więcej tutaj nie ma, więcej książek nie ma. No to szkoda, bo myślałem, że może jeszcze ciut więcej będzie. Natomiast to, co miałem do pokonania, to się mi udało pokonać. Jeszcze jedna rzecz jest tutaj na tej wyspie do odkrycia i będę bardzo chciał ją odkryć. Tutaj jeszcze łóżko, wnęka. Ej, dobra, ale to ja nie po to przyszedłem tutaj, tylko po to, żeby z tym gościem pogadać. Jest tutaj? Gdzie jest tutaj właściciel tego przybytku? Właściwie nie, może właściciel, tylko nadzorca. Sandrok, słuchaj. Pod twierdzą jest ukryta piwnica, w której znajduje się biblioteka. Poważnie. Nie mogę w to uwierzyć. Mieszkam na tej wyspie już od dawna, ale nic takiego nie znalazłem. A ty ledwie się pojawiłeś i już znajdujesz nie tylko piwnicę, a jeszcze bibliotekę. Teraz cieszę się, że w ogóle znalazłem bibliotekę. Masz rację. Teraz przynajmniej będę miał co czytać. Dziękuję. Tutaj to jest warte nawet 100 sztuk złota. Co tam sobie wybrałeś w bibliotece? Miłosne historie Rosemary Polzer. Dobrze, jeżeli się tym tak interesujesz, możesz to zatrzymać. Nie czytam takich rzeczy. Właściwie, tam jeszcze jest krypta. W tej krypcie znajduje się grób sławnego korsarza Konrada Korowskiego. Żartowniś. Ha ha ha. Nie, serio. Kurczę, jeszcze co zrobić, żeby cię okraść. Ale dobra, bo tutaj dostałem wpis w Adelinda i Brosius. Sandrok nie jest wielkim fanem miłosnych powieści Rosemary Polzer, ale może zainteresuje się tym Adelinda. Ej, no to w sumie my tam skoczymy, ja robię krótkie cięcie, widzimy się na miejscu. No i moi drodzy, proszę bardzo, dotarłem. Tylko teraz, gdzie tu Adelindę znaleźć? Brosius, okej, jesteś. Adelinda, proszę bardzo. Mam tu coś dla ciebie. Mam tu coś dla ciebie. Wspaniała książka na zabicie czasu w samotności. O, to książka mojej ulubionej autorki Rosemary Polzer. To pozwoli mi się trochę odprężyć. Ty taki uprzejmy. Szkoda, że jestem już mężatką. Niestety, muszę już iść. Uważaj na siebie. Brosius? Adelinda znów jest spokojna. Co proszę? Czy ja dobrze słyszę? Jak sobie z tym poradziłeś? A mózg użyłem. Przy pomocy pewnej ciekawej historii. Teraz w ogóle nic nie rozumiem. A zresztą, nieważne. Nie obchodzi mnie to. Ej, wszystko w porządku. Będzie coś... Okej, standardowa historia. I tutaj jeszcze coś, Olderson. Czyżby Oskar całkowicie stracił głowę z powodu ołtarza? Nawet zauważyłem, że przestał się wygłupiać. Skoro poradziłeś sobie z zaginięciem ołtarza, to może dasz radę naprawić tę przeklętą pogodę. Co? A według ciebie, jak miałbym to zrobić? Nie podpowiesz. Ja. Nie. Okej, dobra, tutaj jeszcze chciałbym ich okraść, no ale no to nie będzie takie proste, jeśli oni cały czas tutaj są. Natomiast zrobię krótkie cięcie pewnie, tutaj nie ma nic, Griselda, nie ma. Natomiast zrobię krótkie cięcie i zobaczymy się w jeszcze jednym miejscu, mam nadzieję, że tam uda nam się jakoś dotrzeć wspólnie. No i co, wracamy na pokład. Moi drodzy, jak widzicie, przespałem się do północy, no i proszę bardzo, jestem tutaj w stanie, powiedzmy... na szybko coś zrobić, nie? Co jest? Dobra. No i w ten sposób tutaj może mi się uda wszystko od nich zabrać, tylko że właśnie, ten sobie dalej tutaj siedzi. Ja muszę być dosyć szybki, żeby to ogarnąć. I oni muszą znowu pójść spać, nie? Dobra, mamy to. Kaptur i drewniany kubek zgarnąłem. Proszę bardzo, w ogóle kaptur to jest coś, co jest lepsze od mojego obecnego kapelusza pasterskiego. Mam ochronę przed ogniem, ale jej nie wykorzystuję, ale tutaj już proszę bardzo jest. Dobra, teraz jeszcze ta skrzynia. I proszę bardzo, udało się. Cześć stary. No i nic nie masz ze mną do gadania. Nie chciałbym ich sztucznie obijać, więc pozwólcie moi drodzy, że nie będę tego robił. Ja gram tutaj akurat tą serię, będę prowadził 100% fair, czyli tyle ile byśmy zdobyli doświadczenia, nie bijąc postaci. Natomiast jedną rzecz jeszcze tutaj chcę zgarnąć, dlatego pozwolicie, że prześpię się do rana i widzimy się na tej górze. No i moi drodzy, proszę bardzo, witajcie o poranku, mam, kurde, nawet ładne nakrycie głowy. To co muszę zrobić, to się dostać tutaj na górę i niestety wykonać bardzo trudny manewr. Właściwie nie wiem jak to zrobić, ale jakoś musi mi się udać. Tutaj właściwie, moi drodzy, musimy wykonać taki trochę skok wiary, żeby dostać się w jedno miejsce, dlatego ja tutaj grę zapiszę. Dobra, moi drodzy. Ok, jest pierwszy etap wykonany. O, tak, udało się moi drodzy, udało się. Znowu zapiszę grę, bo to jest bardzo trudne. I proszę, idealnie, i goblinie jagody mamy. Tak jest, ależ to było, to jest mega trudne ogólnie. Mega trudne. Dlatego trzeba naprawdę tutaj uważać z tym wchodzeniem. I jeszcze raz zapiszę. Dobra, moi drodzy, zapisałem. No i teraz trzeba się stąd ewakuować, a to nie jest proste. Też to... Tamto nie było proste i to nie będzie proste, ale tutaj może się jakoś nam uda zejść po prostu, nie? Okej, dobra. Okej. I co? Albo kolejny skok wiary, albo na most. To może na most. Ja wam już tylko chcę pokazać, że da się stąd wyjść, nie? O, udało się! I proszę bardzo, zdobyliśmy to, po co przyszliśmy. czyli goblinie jagody. Cudowna sprawa. Ej, tą wyspę mamy w sumie wyczyszczoną na tyle, na ile mogliśmy. W ogóle ja noszę tutaj dwie runy, a mam runę teleportacji, taką mix, co wolałbym ją nosić. Pięknie, pozdobywaliśmy wszystko, co mogliśmy na tej wyspie. Tak mi się wydaje, więc nie pozostaje mi, moi drodzy, nic innego, jak wykonując tutaj wszystkie zadania, bo chyba wszystkie, prowiant do Sandroka, ale tego raz tego nie zrobię. Wyspa Kondera, chyba wszystko, co mogłem tutaj zrobić, wykonałem. Adelinda i Brosius wykonane, popsute nic, wiedza magiczna, proszę bardzo, i zupy, kompoty, zupa ziołowa, przepis poznany. Nic już tutaj nie ma na tej wyspie, nic, totalnie jest wyczyszczona, więc widzimy się na naszym okręcie. No i moi drodzy, dotarłem na pokład okrętu, ale leje. Ja bym chciał pogadać z Hawkiem, bo jeszcze mamy tutaj dwie rzeczy do obgadania. Możesz nauczyć mnie ostrzenia broni z magicznej rudy. Tak, jak mogę, miał wystarczająco. Ale to cię będzie kosztować. Ile chcesz? Powiedzmy, że 500 sztuk złota. 500 sztuk złota. To cholernie wielka suma. Zgadza się. Ale za to nauczysz się tworzyć i tak już doskonałą, magiczną broń, jeszcze ostrzejszą. W bitwie ostrość twojego miecza może odegrać kluczową rolę. Więc dobrze sobie to przemyśl. Ale to drogo. Możesz nauczyć mnie wytwarzać strzały. Tak, mogę ci pokazać jak wytwarzać groty i przymocowywać je do drzewca. Krążą ostatnio różne plotki. Okej, 3 punkty nauki, kuć broń. Naucz mnie kuć broń z magicznej rudy. Ale przecież nawet nie znasz podstaw. Najpierw naucz się kuć zwykłe. Okej, dobra, to rozumiem, coś do sprzedania na razie nie potrzebuję. Leje niesamowicie, moi drodzy, niesamowicie leje. No i możemy pogadać już z Gernotem, no bo załatwiliśmy właściwie na Konderze chyba wszystko. Ganelund, Gernot, nie mogę żadnego z nich okraść, nawet jeśli bym się nauczył, tutaj mam 2 punkty wolne. To i tak aktualnie za dużo zręczności to wymaga. Wszystkiego się dowiedziałem. Naprawdę. Opowiadaj. Królewscy żołnierze, poza jednym wyjątkiem, opuścili wyspę i odpłynęli do Myrtany. Na wyspie został tylko jeden z nich, Sandrok, i do tego grupa rolników. W ostatnim czasie, na wyspie nie wydarzyło się nic szczególnego. A co z orkową flotą? Czy ktoś ją widział? Rzeczywiście, w oddali zauważono jakąś flotę, ale czy to byli orkowie, czy też nie, nikt tego nie wiedział. Najprawdopodobniej, flota płynęła w kierunku wysp Kie. Ale poszczęściło się nam. Jeden z mieszkańców wyspy widział, jak jeden z okrętów tej floty zatonął w czasie sztormu. Podpłynąłem na miejsce katastrofy i dowiedziałem się, że był to okręt orków. Doskonale. Więc teraz wiemy, że przepływała tędy orkowa flota. Od tej chwili musimy zachować szczególną ostrożność. Co teraz zrobimy? Jeśli zakończyłeś już wszystkie swoje sprawy na wyspie, to możemy odpływać. Więc daj mi znać, jak będziesz gotowy. Pozwolicie, moi drodzy, że ja sobie tylko grę szybko zapiszę. No i cóż, możemy ruszyć, tak mi się wydaje. Możemy odpływać. Kolejny poziom. Gdzie się teraz skierujemy? To bardzo dobrze, że flota orków zbliża się do brzegów wysp Kie. Zapewne zajrzą też na wyspę Tamorę, z której doszły nas smutne wieści. Według nich Bruno, gubernator wyspy, potajemnie prowadzi negocjacje z orkami. Jeśli to prawda, to istnieje ryzyko, że pozostałe wyspy wezmą z niego przykład. Czy rozumiesz, czym to wszystko grozi? Oczywiście. Przecież orkowie to bezrozumne istoty. Co powinienem zrobić? Zabić Brunę. O, Innosie. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Spróbuj na początek z nim porozmawiać. Może uda ci się go przekonać, żeby nie przechodził na stronę orków. Jeśli po prostu zabijesz Brunę, nie wiadomo jak to przyjmą pozostali mieszkańcy wyspy. Istnieje ryzyko, że to tylko jeszcze bardziej zbliży ich do orków. Więc lepiej spróbuj negocjować z gubernatorem. I nie zapomnij dowiedzieć się od mieszkańców wyspy, czy nie widzieli orkowej floty. Po prostu powinniśmy wiedzieć, czy ciągle trzymają się starego kursu. W porządku. Zrobię wszystko, co będę mógł. Doskonale. Liczę na ciebie. Kurs na Tamorę. Kurde, i znowu mnie wywaliło nie wiadomo gdzie. Ale dobra, ekran gry się ładuje. Znowu wyląduję na plaży. Tak, save. Dobra, moi drodzy, musiałem zapisać grę. Tak jest, i te obrażenia za 5. Jest! Uff, udało się. Widzę, że tu mogę pozbierać trochę rzeczy. Kufer, ok. Ale nie znam kodu, ale zamki potrafię otwierać, więc save zrobimy, jak kod poznam i otworzymy. Kod to, moi drodzy, lewo, prawo, lewo i zgarniamy 30 starych monet. Nie wiem, do czego mi to, ale nie najgorzej. Dobra, tam widzę, że jest kolejny jaszczur. Ech, to jak to mówią, nie ma lekko, nie? Dobra, tutaj nic nie widzę. Tu chyba można wejść. Takie krótkie rozeznanie, moi drodzy, zrobimy. Taki rekonesans. Proszę bardzo. Smoła? I teleport na południową plażę Tamory. Okej, miło, przynajmniej będzie szybciej można wracać, więc bardzo mnie to cieszy. Tutaj jest jaszczur, da się go pokonać, nawet bez uszczerbku na zdrowiu, więc może nam się tutaj poszczęści. No, żółwia na razie nie będę załatwiał, bo nie wiem, czy można z nich jeszcze coś tam ogarnąć. Moi drodzy, choćby skały srały, choćby wulkany padały, ja muszę tego jaszczura pokonać. To już jest sprawa honorowa po prostu. To jest... Już tyle razy z nim przegrałem, że po prostu dla własnej satysfakcji muszę to zrobić. Obrażenia za 5, więc kurde, wiecie, że to nie jest jakiś szał. Ale można go pokonać bez straty życia. Tylko trzeba po prostu uwierzyć w siebie. Dobrze... Dobrze wyczuwać momenty. I jest. Najgorszy to jest ten tutaj żółw, bo bruździł mi niesamowicie. Dobra, ryby zbieramy. Tutaj nie wiem, coś nie mogę zebrać. Może pod spodem jest ukryte. Chyba tak, coś jest jakby pod spodem. Tu jeszcze coś jest i wejdziemy, zaraz zobaczymy. Tu jest rogowa muszla, co się kryje w tym domku. Ale było ciężko. Fakt, że nie mam dużo zdrowia, na pewno też nie pomaga. Dobra, coś tutaj ciekawego jest? Szczotka. Smoła. No, szał ciał. Szał ciał. Nie mam pojęcia, w którą stronę mam się udać. Nie chciałbym stoczyć kolejnych walk, więc na to też trzeba będzie uważać. Dobra, gdzie tutaj jest coś? Tamora, tamtędy. No jak nie wiem, to trzeba będzie wrócić na pokład i spróbować przeżyć, nie? Dobra, tu już coś widzę. Najlepiej to chodzić z łukiem. Dobra, to pielce. Topielec. To z topielcem powinno pójść. Dobra, powiem wam tak, omijamy tego topielca, on się trochę inaczej zachowuje niż jego pobratymcy, więc trzeba uważać. Lecimy dalej w stronę wioski chyba, nie? Do kopalni srebra? Coś jeszcze więcej? Okej, zaraz mnie pewnie coś tutaj zabije. Zielone jaszczury. Czyli trzeba będzie je pokonywać. No to chociaż wam topielca pokażę. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, połączyłem się z wami w momencie, w którym z topielcem chciałem toczyć nierówną walkę, natomiast na chwilę obecną tego robił nie będę. To, co na pewno będę robił, no to pokonam te zielone jaszczury, tylko widzicie, jest 10, muszę się uzdrowić, no bo z pojedynczym takim HP, no to bez szans. Znaczy da się, jak widzieliście, ale jest cholernie ciężko. Tak wygląda moja postać na chwilę obecną. Tak wyglądają zadania, zamieszki na Tamorze, flota orków, wykonane, wyspa Kondera wykonana. Po prostu tych nie mam nic, proszę bardzo. Tak wygląda ostatnio zdobyty ekwipunek. No i mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Mam nadzieję, że go komentujecie, subskrybujecie, łapkujecie. A my słyszymy się już w kolejnym filmie. Cześć!